Zapraszamy mieszkańców Bielawy i naszego regionu na dni otwarte w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii, które odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę. Centrum powstało na bazie zabytkowej i unikatowej na europejską skalę przepompowni wody, której miasto nie tylko przywróciło dawną świetność, ale nadało też jej nową funkcję. Stało się to dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU. Niegdyś dostęp do obiektu miały wyłącznie osoby obsługujące pompy. Teraz mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani mechaniką oraz naukami przyrodniczymi. W trakcie dni otwartych będzie można zobaczyć część muzealną i urządzenia produkujące energię, ale również wziąć udział w interesujących zabawach połączonych z edukacją na terenie ogrodu. Oprócz tego w programie znajdą się prezentacje i filmy dotyczące działalności Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz, jeśli pogoda pozwoli, wspólne grillowanie. Organizator, czyli Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, zapewni ognisko i kije do kiełbasek, ale prowiant trzeba przynieść własny. Zabytkowa przepompownia przy ulicy Ostatniej w Bielawie będzie czynna w sobotę 14 września w godzinach od 10 do 15 oraz w niedzielę 15 września w godzinach od 14 do 19. Dojazd w Bielawie od ulicy Sportowej w kierunku Pieszyc.